Anna Kamieńska w nieparyżu i gdzie indziej. Rozdział pięćdziesiąty czwarty okazuje się, że idziemy do kajetani, na kajetanki, imieniny króla kajetana. Hola, zawołał mały człowieczek idąc im naprzeciw. Hola, panowie, idziecie na kajetanki. Jasno odrzekł gorączka. I mrugnął na kompanów. A daleko do tych kajetanek? Zapytał niedolistek. Nie do kajetanek, tylko do kajetani. Bo tak się nazywa nasza stolica. Ani daleko, ani blisko. Bo to właśnie dzisiaj. Pogrzeb czy wesele? Wyrywał się piskliwie tułubek. Ani pogrzeb, ani wesele. Po prostu kajetanki. Jednak to, co jest proste dla jednych, nie jest proste dla innych, w sensie ogólnym i analfabetycznym mruknął niedolistek. Tylko instrumenty musicie oddać. Człowieczek wskazał ręką na basetle jak nózka i marcypanka. Jak to? Kapela bez muzyki? Instrumentów nie oddamy, gorączkował się gorączka. To wy muzykanci? A jakże artyści? Wszyscy z wyjątkiem tych dwóch, wskazał na no, jak i marcypanka. W takim razie rzekł człowieczek, kto artysta, będzie dziś zamiatał ulicę i usługiwał przy stole. A wy dwaj pójdziecie na śniadanie do króla. I już pchnął przed sobą Jagnuska i Marcypana. To są właśnie kajetanki. Imieniny króla. Nasz król jest kajetan i zawsze w jego imieniny wszyscy zamieniają się na rolę. Nie ma już artystów urzędników, posługaczy, dygnitarzy, ani łobuzów. Kto był najniższy, na kajetanki pójdzie wysoko. Co prawda tylko na jeden dzień, ale i dobre, i to. E, Pani mistrzu, panie, gorączkował się dalej, gorączka, pomyłka, my wcale nie jesteśmy artyści, to oni, oni, wiedzieliśmy przecież, że to oni nieśli instrumenta. Przepadło, zawołał człowieczek i zaczął się ogarniać rękami. Prawdę powiedziawszy, niedolistek biegł obok drepcącego człowieczka, prawdę powiedziawszy, jesteśmy artystami tylko w sensie ogólnym, analfabetycznym, to znaczy jesteśmy artystami od picia, jedzenia i spania, nie zaś artystami w sensie bawoli kiszek, czyli strun jakiegokolwiek głupiego instrumentu. Czyż napełniony brzuszek po dobrym obiedzie? Nie jest także instrumentem w sensie ogólnym i analfabetycznym. Ale człowiek jak nie zwracał uwagi na perswazję, i skoro tylko weszli na dziedziniec zamku, rzucił jakieś polecenie wysokiemu draboni. Drab uśmiechnął się bardzo czule, pogłaskał artystów po głowie i każdemu wręczył wielką biotłę. Panie, zapytał łączka, a kto wy jesteście? Na co dzień jestem katem do usług. Gorączka z blady, a inni zatrzęśli się jak listki. Ale dzisiaj jestem dobry i przyjmuję gości. O dziś kajatanki. Za małym człowieczkiem ruszyli Jagnusek i marcypan. Panie, Jagnusek pociągnął człowieka za ręka, Ci dwaj także nie są artystami, to dobrzy ludzie. Chodźcie i wy, skinął człowieczek. Pan Michaś jeszcze oglądał się, Patrząc z satysfakcją, a jak gorączka, niedolistek, fizyk, tubłóbek, mlaskot, gapa i piruk biorą się niechętnie do roboty. Popłażliwy, grzyczniony kat stał wsparty o bramę i uśmiechał się od ucha do ucha. Rozdział 55. W którym król Wyprawia imieniny i rozmawia z panem Michasiem o wielu rzeczach. Wie pan co, panie Rysiu? Zaszepnął pan Michaś. Nigdy go nie widziałem, ale lubię tego króla kajetana. hm mruknął niezrozumiale pan Rysiu. Sala była wielka, że można było w niej urządzić z łatwością konne wyścigi. Była przystrojona uroczyście girlandami kwiatów. I wstęgami, na których wiły się napisy: Niech żyje król kajetan, wszystkiego najlepszego, królu kajetanie, sto lat życia, sto kajetanek. Pan Michaś zanieśmieleniem i ciekawością rzucił okiem najpierw na tron, który stał na podwyższeniu, okryty czerwonym suknem. Pan Michaś otworzył usta ze zdziwienia. Na tronie, pod majestatycznymi, choć nieco spłowiałymi draperiami i girlandami, siedział, założywszy nogę na nogę, uśmiechnięty od ucha do ucha, na tronie siedział królewski błazen. Jego kolorowa, obcisła opończa upodabniała go do owada o cienkich nóżkach. Błazen trząsł dużą głową. Dzwoniły błazeńskie dzwonki. A przed błaznem, siedzącym na tronie, jak to, pan Michał jeszcze szerzej otworzył usta. Przed błaznem, siedzącym na tronie, tańczył mały, gruby staruszek w koronie. Korona przekrzywiała mu się na bakier. Buzia zrobiła się czerwona, jak pomidor. Spod korony wymykały się siwe rzadkie kędziorki. Na królewskim brzuszku pobrzękiwał ciężki łańcuch, a cienkie nóżki w za dużych, haftowanych chodakach podrygiwały w takt błazeńskich drwoneczków. Wreszcie muzyka ustała i Bałazen odezwał się głosem pełnym ironii. Błazen raczy pozwolić, Swemu królowi spocząć. Skoczył w stronę, jak prawdziwy konik polny, który jest tu, a za chwilę jest zupełnie gdzie indziej. Podsunął królowi stołek i zewołał całą salę: Siadaj, kajtek! Echo powtórzyło się po wielkiej sali: Siadaj, kajtek, siadaj! Prawda, przecież to kajatanki Przypomnił sobie, Rozdział 56. Wójcie Teofil i król Kajetan. Zapanowała chwila ciszy, w czasie której król sapał zmęczony tańcem, a błazen przechadzał się wśród gości, mistrząc się i przedrzeźniając starego króla. Bezradnie chował głowę w ramionka. Przekrzykiwał swą czapę, tak jak król koronę, i mrugał oczami zupełnie tak samo, jak to czynił krótkowzroczny król. Lubię tego króla Kajetana, szepnął pan Michaś to ucha sąsiada ale nie było to ucho pana Rysia. Niepostrzeżenie z boku podsunął swoje wielkie ucho królewski błazem. Koteńku rzekł: Nie na darmo nazywają mnie. Królewskim uchem. Powiedz głośno, nie wstydź się. Stary król nie dosłyszy, trzeba mówić głośno. Nie powiedziałem nic złego, broni się pan Michaś. Więc powtórz, zasyczał błazen. Powiedziałem tylko, lubię tego króla Kajetana. Rzeczywiście go lubię, lubię króla Kajetana. Sala zamkowa rozniosła te słowa szeroko. Od każdej ściany wróciły jeszcze donośniejszym echem. Lubię króla Kajedana, lubię króla Kajedana. Ktoż to powiedział? zapytał król i zamrugał swoimi oczami krótkowica. Ten oto młodzieniec błazen wypchnął pana Michasia przed królewskie krzesło. Wokół niego powstała pustka. Zdawało mu się, że jest sam na sali, sam z tym staruszkiem w przekrzywionej koronie i że powiedział coś bardzo złego. Młody człowieku. Dlaczego lubisz króla kajetana? Co ci zrobił dobrego? Zapytał król. Trudno odpowiedzieć, dlaczego kogoś się lubi. Lubi się już. Jednych dlatego, że są inni, niepodobni do wszystkich, jak na przykład pan Rys. A drugich, dlatego, że są tacy zwyczajni. Jakby się ich dobrze znało, choć jeszcze wcale ich się nie zna. Ale ja jestem. Król Kajetan. A kim jestem? Król Kajetan jest podobny do mojego wujcia Teofila. Szmer rozległ się na sali, ale król uciszył go z skinieniem ręki, pan Michał zaś mówił dalej. Wszyscy go żałowali i biadali nad nim, bo zawsze chciał być tym, czym nie był. Kiedy był młody, uciekał ze szkoły, bo nie chciał być uczniem, a potem kiedyś był duży, Ciągle zmieniał zawody. Był artystą i robił pasto do butów. Potem zajmował się hodowlą róż, ale wszystkie róże rozdawał paniom i stracił cały majątek. Potem wyjechał do Ameryki, był nawet czyścibutem, a potem był chory i nie mógł się ruszać i chciał robić wszystko, ale już nie A co się stało z twoim wujem, Teofilem? On był już stary, odparł pan Michał. Aby nie urazić króla, Mówiąc mu, że wujcie Teofil umarł pewnego poranka. Kazał otworzyć okno, i kiedy otworzono okno i wdarł się wiosenny ostry wiatr z zapachem rozoranej ziemi, wujcie Teofil umarł, jak umierają wszyscy starzy ludzie. I ja jestem stary, rzekł z westchnieniem król Kajetony. Nie chciałem być królem. Król jest tylko po to, aby chodzić między błaznem i katem w środku, i dlatego chociaż raz w roku na imieniny zarządzam kajetanki. I wszyscy w tym dniu robią to, czego nie robią przez cały rok. Wszyscy zamieniają się miejscami. Los poustawiał nas w swoich miejscach, a ja tego dnia chcę zagrać losowi na nosie. I stary gruby król. Z dziecinną buzią, podobną do pomidora, przyłożył wielki palen do swego nosa i zagrał na nosie swojemu losowi. Król jest dobry, rzekł pan Michać. A ściany powtórzyły ze wszystkich stron: Król jest dobry. Król jest dobry. Jestem zły, okrutny, odparł król ja tam. Spytaj mojego kata, ile głów zdjął skarków w czasie mojego panowania. Nie było jeszcze nikogo, kto by przyszedł i rzekł jak ty lubię króla kajetana. Ludzie mówią, boję się króla kajetana. Proszę, o to chcesz, gościu, rozkazuj. Dziś jesteś moim królem. Nie mam żadnej prośby do ciebie, odparł pan Michać, ale gdybyś mógł, królu, tych muzykantów jak Nuska i Marcypana Przyjąć pod swoją opiekę. Na podwórzu gorączka i jego kompani ustawiali już stoły dla mieszkańców miasta. Uwijali się jak frygi, bokad wyświeżony i pachnący wodą kolońską, spacerował między nimi i rozdawał uśmiechy na prawo i lewo. Od czasu do czasu podchodził do beczki i wysączał kufel piwa. Uśmiechnięty kat nie jest mniej straszny niż kat namarszczony i ponury. Rozdział 57. Spotkanie z Rodrygiem Królewski teatr był stary jak sam król. Fotele i draperie były wypłowiałe, a kurtyna nadgryziona przez wolę. Wiśniowe balustratki lóż przeświecały miejscami kolorem marchewki, a złocone gałki straciły blask i były podobne do poczerniałych makówek. Cały teatr wyglądał jak sypialnia starej ciotki, która kiedyś była bogata, a potem stała się biedna i samotna, i nikt jej nie odwiedzał. Dziś na wypłowiałych siedzeniach. Rozsiadł się imieninowy tłum gości. We drzwiach cisnęły się dzieci, którym dzisiaj wszystko było wolno. Właziły pod nogi, wspinały się na żerandole i wylądały za każdego zakamarka z pod każdej draperii. W orkiestrze zasiedli Jagnusek i marcypan i zagrali jedyną melodię, jaką znali, ale tym razem w charakterze hymnu. Król, który nie znał tej melodii, przecież śpiewa się ją tylko po szynkach i barach, gdzie królowie nigdy nie chodzą, był bardzo z niej zadowolony. Pije kuba do Jakuba! brzmiało majestatycznie i poważnie. Król wstał i wszyscy wysłuchali melodii, stojąc aż do, a kto nie wypije, tego we dwa kije. Król złożył dłonie do oklasku ze skrzypieniem rzadko używanej maszynerii. Ze zgrzytem i potykaniem się rozsunęła się kurtyna nadgryziona przez molę. Dekoracja przedstawiała zamek z basztami i krużgankami. Biedny król, pomyślał pan Jezus. Ponieważ rozmyślał, nie bardzo uważał, co działo się na scenie. Najpierw jakiś damek kłóciły się ze sobą. A ponieważ oczywiście nie były to aktorki, bo na kajetanki nikt nie był tym, czym był, więc kłóciły się z wprawą targowych przekupek. Potem dwaj brodaci panowie skakali sobie do oczu, jak kukiełki pociągane za sznurki, i wszyscy śmiali się i bawili bardzo dobrze. Ale nagle deski sceny, Gnieł się, a pod panem Ichasiem ugnieło się krzesło. Na scenę wbiegł Rodryk z sumiastymi wąsami i zawołał głosem pana Rysia, aż zabrzęczały paciorki na wszystkich świecznikach. Stoję bez czucia, umysł mój sobą nie władza. Przebóg, jakąż to przyszłość... Los mi zapowiada. Michaś spojrzył na bok. Krzesło obok niego było puste. Pana Rysia nie było na widowni. Pan Rysz brzmiał ze sceny. Boże, jak straszna kolej. Okropne wspomnienia. Publiczność zamarła, zastłuchana w głos Rodryga. Królowi zatrzęsła się broda, jakby był małym chłopcem, a oczka mrugały prędziutko, prędziutko. Mam, że taką obelgę bez kary zostawić? Czy srogim bólem serce kochanki zakrwawić? Tu pan ryś pochylił głowę, na której świeciła mała, niebieska łysinka, ale nikt się nie roześmiał. Pan Ryś ukrył twarz w dłonie i zaczynając od szeptu przeszedł do rozdzierającego serce okrzyku. O ojcze, o Simena, miłości, honorze, cóż nędzny przed się wezmę w tym strasznym wyborze. Zazgrzytała kurtyna, rozległy się oklaski. Rodryk, Rodryk, darły się dzieci. Panie Rysiu, Rodrygu, zawołał pan Michaś, dał susa przez orkiestrę, zaplątał się głową w kurtynę i znikł po drugiej stronie. A dworzanie patrzyli tylko na króla, czy król klaszcze, bo nie wiedzieli jeszcze, czy sztuka ma się podobać, czy nie. Ale zachowanie króla wprawiło ich w jeszcze większy kłopot. Król płakał. Więc siedzieli wokoło i także usiłowali płakać. Niektórzy daremnie wyciskali łzy pięściami, a inni przypominali sobie najstraszniejsze chwile swego życia i zalewali się łzami. Jeden przypomniał największe lanie, jakie dostał od do ojca, gdy był mały, inny jak się przestraszył, kiedy zabłądził w lesie, inny jak ubarła mu matka, inny jak go szukano w grze w kości a India, jak stał pod ręką kata, tylko uwolniła go w ostatniej chwili królewska łaska. Dzisiaj dziecinniała królewska łaska każe płakać. Płaczemy. Król podniósł głowę i zobaczył, że nie ma pana Michasia i pana Rysia. Natychmiast ich szukać. Znajdą się. Znajdą się do wieczerzy, rzekł królewski błazen. Nigdy nie spotkałem ludzi, którzy by się wynieśli przed wieczerzą, jeśli przyszli na imieniny. Ale ani pan Ryś Rodryk, ani Michaś nie zdziwili się na wieczerzy. Choć na stole stały torty obsypane poziomkami i gruszonymi migdałami, a na najlepszym torcie paliło się prawie sto imieninowych świeczek. Tyle, ile lat życia liczył sobie król, rozdział 58. Przybycie do kraju, który jest i nie jest krajem poetów. Żal mi króla kajetana, rozmyślał pan Michał. Król jest przykuty do swojej królewskości, tak jak łóżka. Ale, ale, panie Rysiu, skąd pan tak świetnie umie na pamięć rolę Rodryga? A co? Ach, w szkole kiedyś grałem tę rolę. A ja Shimene, bo miałem różowe policzki. Ha, odrzekł wymownie pan Rysiu. Ale nic już nie pamiętam. Pamięta się tylko to, czego nie można zapomnieć, rzekł pan Rysiu zagadkowo. Panie Rysiu, ale właściwie gdzie my jesteśmy? Jesteśmy. W krainie Rodryga. Prawdę mówiąc, nosi on tyle nazw, ile jest na świecie poetów. Diabelnie kręte te mury. Ledwośmy przez nie przebrleli. Tak, to wina tych królewskich malarzy. Tak, tak, panie Michasiu. Niech pan to zapamięta. Im mniejszy królik, tym większe dekoracje. A jednak żal mi tego króla Kajetana powtórzył pan Michaś. Ba! odrzekł znowu zagadkowo pan ryś. Pan Michaś rozmyślał jeszcze nad tym ba, gdy naprzeciwko ujrzeli wózek ciągniony przez wysokiego ciemnego chłopca. Na wózku wznosił się kopiec kolorowych jarzyn. Wędrowcy przystanęli, patrząc, jak wózek przybliża się. Na widok przybyszy chłopiec zaśpiewał nagle wysokim, chłopięcym głosem: Do mnie, do mnie, ludzie mili, kapusta jak róża, buraki jak krew, pietruszka jak ślubny wieniec. I łypnął łobuzer z koczem. Panie Rysiu, mał pan słuszność. Od razu widać, że przybyliśmy do krainy poetów. Raczej do krainy pietruszki, żebym tak zdrow był. Chłopiec błysnął zębami w śniadej twarzy, białymi jak ser. Czy chcesz przez to powiedzieć, że pietruszkę macie w większej cenie niż poezję? E, panie, ceny tu w ogóle są niskie. Ledwo można wyżyć z tych badyli. A poezja? Jest tu nas jeden taki, ale będziecie go długo szukać. Tylko jeden poeta, a inni? wykrzyknął pan Michał ze zgrozą. Widać, powymierali pietruszka, pietruszka. Chłopiec pchnął swój wózek i zostawił na drodze zdumionych przybyszy. Nie, rzekł pan Michaś, ten świat jest zdumiewający. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję.